Hej, pokażę Wam dzisiaj grę Lotti Karotti. Jest to gra od lat 5, ale moim zdaniem spokojnie i wcześniej. W środku pudełka jest taka góra z marchewką, którą da się przekręcać. Są karty ruchu, a także zajączki. I teraz jak grać? Rozstawiamy górę. I każdy z graczy bierze cztery zajączki. Jeżeli zaczynacie grać, możecie zacząć od dwóch zajączków, żeby gra była na początku trochę krótsza. I kolejno losujemy kartę. Hop. Jeden orzeszek, to znaczy, że robię jeden krok. Kolejny gracz. Hopa, ma trzy orzeszki. To robi trzy kroki, pomijając ten, na którym stoję. Raz, dwa, trzy. Hopa. I znowu gracz pierwszy. I ma teraz do wyboru: albo rusza się tym zającem, który już stoi, albo bierze nowego zajączka. Raz, dwa. Ale są też takie sytuacje, kiedy ktoś wylosuje marchewkę. To oznacza, że wtedy trzeba przekręcić tą marchewkę. O, właśnie. I było fajnie to widać. Po przekręceniu marchewki tworzy się jakaś dziura. Jeżeli staniemy na takim polu, taki widzieliście tutaj ten zajączek fioletowy, czyli polu ruchomym, to może się okazać, że po przekręceniu tej marchewki zajączek wpadnie. No i przepadł. Więc trzeba starać się tak zaplanować swoje ruchy, żeby uchronić zajączka od padnięcia w dziurę. No i kolejny ruch. Proszę, raz, dwa. Raz. Na szczęście ma nadal sporo zajączków, a wystarczy tylko jednym zajączkiem dojść tutaj na szczyt marchewki, aby wygrać. I kto pierwszy dojdzie tutaj na samą górę, to wygrywa. Proste. Gra jest fajna, ale naprawdę bardzo przyjemna. Kroki są od 1 do 3, więc zrozumieją i młodsze dzieci. Trzeba właśnie uważać na te pola, widzicie? Ruchome. No i jak trafia się marchewka, to obkręcamy. Najgorzej, jak trafi się marchewka, słuchajcie, gdzieś blisko końca, tak? Bo te zajączki idą tu. Hop, hop, hop. Tędy, tędy, tędy. I muszą dojść na szczyt marchewki. A tutaj też jest na przykład ruchome pole, więc jak już na końcu się trafi, to faktycznie można wydać dźwięk rozpaczy, więc trzeba bardzo dokładnie to planować. Fajne karty, nie za cienkie. Wyraźne, ładne ilustracje. Te zajączki są plastikowe. Góra też. Marchewka cały czas świetnie działa. Fajna gra do czterech osób. Moim zdaniem spokojnie dla też młodszych przedszkolaków, bo zasady są dosyć zrozumiałe. Po prostu starsze dzieci może bardziej do tego strategicznie podejdą i będą bardziej planować swoje ruchy. Dajcie znać, czy znacie. Miłego grania. Pa!